wziął chleb w swoje ręce, następnie połamał go i rzekł do swoich uczniów, mówiąc: to jest ciało moje, które za was i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Następnie wziął kielich z winem, wzniósł go do góry i wyrzekł słowa: to jest krew moja, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Choć to wydarzenie było wydarzeniem miłości, to jednak jeden z apostołów postanowił go zdradzić. Tak bardzo pragnął dobra doczesnego, że nie potrafił docenić dobra, miłości i tego wszystkiego, co ofiarował mu Jezus. I tak rozpoczęło się cierpienie Chrystusa za cały świat. Pierwsza, wyrok. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Gdy Piłat zajął miejsce, stanął przed trybunem Piłata Jezus, tak jak był, w czerwonym płaszczu, z koroną cierniową na głowie, ze związanymi rękami. Żołnierze i sierżanci przyprowadzili go środkiem krzyczącego tłumu i postawili między dwoma ołtarzami. Wtedy Piłat zawołał jeszcze raz głośno do Żydów: patrzcie, oto wasz król. Precz z nim, ukrzyżuj go, rozległy się krzyki. Czy mam ukrzyżować waszego króla? Zapytał znowu Piłat, a na to zawołali ręce kapłani: nie mamy innego króla, tylko cesarza. Zamilkł na to Piłat, już więcej nie mówił nic, ani za Jezusem, ani do Niego samego. Zaczęło się wygłaszanie wyroku na Jezusa. Na wstępie wymieniał Piłat wszystkie zaszczytne tytuły cesarza Klaudiusza, którego imieniu wydawał wyrok. We właściwym skarżeniu zaznaczył, że arcykapłani na sądzie swoim potępili Jezusa jako podżegacza i buntownika. Zakończył zaś tymi słowami, a więc: wskazuje Jezusa Nazareńskiego, króla żydowskiego, na śmierć, którą ma ponieść przez przybicie do krzyża. Zaraz też rozkazał oprawcom przynieść krzyż. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyżankę swoją świat odkupić raczył. Siopacze zaprowadzili Jezusa na środek forum, a równocześnie za zachodnią bramę przyniosło kilku niewolników drzewo krzyża, rzucając je z trzaskiem Jezusowi pod nogi. Ujrzawszy przed sobą na ziemi krzyż, Jezus upadł na kolana, objął go rękoma i ucałował trzykroć, przy czym odmówił po cichu wzruszającą modlitwę do Ojca Niebieskiego, w której dziękował mu, że już zaczyna się odkupienie ludzi. Jak kapłani w krajach pogańskich ściskali rękami nowo założony ołtarz, tak Jezus ściskał krzyż, wieczny ołtarz zadośćczyniącej krwawej ofiary. Wkrótce jednak szarpnęli nim siepacze, by się wyprostował. I musiał biedny, osłabiony brać na siebie ciężką belkę, dźwignął ją na prawe ramię, przytrzymując prawą ręką, przy czym siepacze niewiele mu pomagali, znęcając się jeszcze nad nim. Od strony pałacu Piłata dał się słyszeć głos urzonu. To było mówionym znakiem do rozpoczęcia pochodu. Siepacze teraz całym już ciężarem cisnęli krzyż na jego ramiona. Tak rozpoczął się haniebny na ziemi, a chwalebny i błogosławiony w niebie pochód triumfalny Króla Wieków. Któryś za nas cierpiał raz.
sekcja trzecia. Jezus opada po raz pierwszy pod krzyżem. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź te strzyżki mękę stoją, świat odgubić raczył. Jezusa wprowadzono w uliczkę szeroką, zaledwie na parę kroków, biegnącą za łukami, a pełną brudu i nieczystości. Na zakręcie uliczki jest głębsze miejsce, gdzie w czasie deszczów tworzy się wielka kałuża błota i wody. Poszedłszy dotąd, osłabł Jezus bardzo i nie miał już siły iść dalej. Aby się tacy szarpali i niemiłosiernie potknął się o wystający kamień i obłoki upadł na ziemię, a krzyż przygniotł go swoim ciężarem. Siepacze zaczęli kląć, łapać go i popychać. Powstała wrzawa i cały pochód się zatrzymał. Na próżno Jezus wyciągnął rękę, by kto mu pomógł wstać. Wnet przeminie wszystko, rzekł i zaczął się znów modlić. Wnet przeskoczyli faryzeusze, mówiąc dalej, nagoncie go do powstania, inaczej umrze nam tu na drodze. Nad przyrodzoną mocą wzniósł Jezus swą biedną głowę do góry. A ci okrutnicy szatańscy skorzystali z tego i zamiast ulżyć, zaczęli go bić jeszcze bardziej, po czym dopiero poderwali go gwałtownie z ziemi i włożyli mu krzyż ponownie na barki. Musiał teraz Jezus trzymać głowę całkiem na bok, gdyż inaczej szeroka korona, wbijająca mu ciernie, zawadzała by o krzyż. Matka Marta, spotkanie z Matką, kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bolością niezmierną zdjęta sparła się Matka Boża o filar bramy. Załamawszy ręce, czekała, aż ujrzy Jezusa, która blada jak trup, margi i pośmiała. Minęła faryzeusza, zbliżył się wyrostek trzymający napis, a za nim pochylony pod ciężarem krzyża szedł chwiejnym krokiem Syn Boży, Syn Najświętszy Odkupiciel. Głowę przestrojoną czerwioną koroną odwracał na bok. Oblicze miał blade, skrwawione, poranione. Bryda pozłapiona zeschłą krwią. Dobrawcy ciągnęli go nielitościwie. Przechodząc nieco, wniósł Jezus głowę poranioną strasznymi cierniami i spojrzał na swoją matkę. Matkę zdjętą boleścią, wzrokiem pełnym tęsknej powagi i litości. Lecz w tejże chwili potknął się i upadł na kolana. Boleść niezmierna i miłość ozwały się na ten widok z podwójną siłą w sercu Najświętszej Panny. Zniknęli jej z oczu kaci, zniknęli żołnierze, widziała tylko swego ukochanego, znędzniałego, skatowanego syna. Wypadła z bramy. Obejmując go ramionami, oddała mu ostatnią cześć. Usłyszała tylko dwa bolesne wykrzykniki, nie wiem, czy wypowiedziane słowami, czy pomyślane w duchu, mój synu, moja matko. Zmuszono Najświętszą Pannę do odejścia. Jan apostoł przytulił ją do siebie, jakby otaczając ją miłością, ale żaden z świętaczy nie ośmielił się znieważyć ich czynnie. Chryste i błogosławimy Tobie. Weź przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczył. Właśnie naprzed środkową ulicą poganą Szymon z Cyreny ze swoimi synami. Poznano go zaraz po ubraniu jako poganina niemal znaczącego rzemieślnika. Więc żołnierze pochwycili go natychmiast i przyprowadzili, by pomógł nieść krzyż Galilejczykowi. Szymon podszedł do krzyża, ale bronił się i wymawiał wszelkimi sposobami, jakby nie chcąc, patrząc na człowieka, któremu nie chce pomóc, ale zmuszono go do tego przemocy. Szymon przystosował Jezusa w wielkim wstrętem i odrazu.
bo też Jezus tak nędznie wyglądał, taki był sponiewierany, w sukniach pokrwawionych, powalany w wodę. Jezus zapłakał i spojrzał na Szymona. Wzrokiem pełnym miłosierdzia i miłości. Idąc za Jezusem, miał Szymon do dźwigania połowę ciężaru. Jezusowi było wiele lżej. Już po niedługiej chwili uczuł Szymon dziwną sobie zmianę. Ogarnęło go niezwykłe wzruszenie, a pod jego wpływem, tak jak Jezus, odjął krzyż i nie chciał już go oddać. Pomagał Jezusowi nieść jego ciężar. Stacja szósta. Odważna Weronika. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żebyś też rękę swoją świat odkupić raczył. Weronika przygotowała w domu wyborne wino zaprawione korzeniami z tą myślą pobożną, że pokrzepi nim Pana podczas ostatniej drogi krzyżowej. Widząc, że orszak się zbliża, podniosła swoją chustę w górę, wybiegła na ulicę. Przewieszona przez ramię, obok niej szła dziewczynka, niosąc pod ukryciem dzbanuszek z winem. Pawełkowie idący naprzedzie chcieli ją odpędzić, ale na próżno. Miłość ku Jezusowi i litość wyzbrały w sercu Weroniki. Zapomniała o wszystkim i gwałtem zaczęła przeciskać się przez motło. Żołnierzy się patrzy, trzymając chustę w swoich rękach. Docisnąwszy się do Jezusa, upadła przed Nim na kolana, podniosła chustę rozpostartą do połowy i rzekła błagalnie: pozwól mi otrzeć oblicze Pana mego. Zamiast odpowiedzi ujął Jezus chustę lewą ręką, przycisnął ją dłonią do krwawego oblicza. Przesunął ją po twarzy ku prawej ręce i zwinąwszy chustę obiema rękami, oddał ją w podzięce Weronice. Ta ucałowała ją i wstała z ziemi. Trwało to zaledwie kilka minut. Gdy dziewczynka podniosła nieśmiało wino, by podać je Jezusowi, odepchnęli ją, zaczęli łajać i leżeć. Siepacze zaczęli na nowo szarpać i bić Jezusa, co widząc Weronika uciekła do domu. Stacja siódma. Jezus, który w drugi opada pod krzyżem. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Tuż przed bramą, na nierównej, wyjeżdżonej drodze była wielka kałuża błota. Okrutni siepacze, im bliżej byli bramy, tym gwałtowniej ciągnęli Jezusa naprzód. Przed bramą ściskał się coraz większy tłum. Szymon z Cyreny chciał wygodniej bokiem obejść kałużę, przesunął przez to krzyż, a Jezus osłabiony, straciwszy równowagę, upadł pod krzyżem i tą błotnistą kałużę tak silnie, że Szymon zaledwie mógł utrzymać krzyż. Żałosnym, złamanym, ale wyraźnym głosem Jezus zawołał: biada ci, biada Jerozolimo. Ukochałem cię jak kokosz gromadząca pisklęta pod swymi skrzydłami, a Ty wypędzasz mnie tak okrutnie poza swe bramy. I smutek wielki ogarnął serce Jezusa, lecz zaraz pozwało się łajania i krzyki faryzeuszów. Jeszcze nie dosyć temu wichrzycielowi, jeszcze wygłasza jakieś buntownicze mowy. Na nowo zaczęli go bić i potrącać. I nie podnieśli, ale prawie wywlekli go z kałuży. O krwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego.
adoracja dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił. Siepacze, nie zważając na nic, gnali Jezusa pod górę. Ciągnęli Go za to w rozy, bili i popychali. Jezus upadł po raz kolejny pod ciężarem krzyża. Lecz siepacze z większym niż dotychczas okrucieństwem zmusili Go biciem do powstania. I znów zaczęli Go bez wytchnienia pchać pod górę na miejsce stracenia. Szymon Cyrenejczyk, sam sponiewierany i znużony, czuł w sercu gniew gwałtowny na nich, a litość względem Jezusa. Chciał ten ostatni raz pomóc Jezusowi powstać, ale siepacze, popychając Go, zwijając, spędzili Go z powrotem z góry na dół. Było prawie kwadrans przed 12, gdy Jezus przywleczony na plac upadł. Siepacze podnieśli Go, szarpiąc za to rozy. Mętny, poraniony, zakrwawiony, blady. Stał jak jakieś straszliwe widmo. Ale wciąż z miłością spoglądał na wszystkich, którzy na Niego patrzyli. Zawsze dziesiąta, Jezusa rozbierają do ukrzyżowania. Kłaniamy Ci się, Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przeprowadzonego Jezusa chwycili oprawcy między siebie i zaczęli niemiłosiernie odzierać z Niego suknię. Zerwali pas, zdjęli płaszcz, na którym ciągnęli Go na sznurach Jego własne. I ściągnęli z Niego przez głowę wierzchniową suknię. Zdjęli Mu także długą, wąską chustę z szyi. Wreszcie wzięli Go do brunatnej, nieszytej sukni, którą utkała Jezusowi Najświętsza Matka. Zawadzała im jednak przy tym korona cierniowa. Więc zdarli ją Jezusowi z głowy, rozdzierając na nowo rany. I ściągnęli Mu suknię przez pokrwawioną głowę, klnąc przy tym i szydząc. I oto stał Syn Człowieczy, pokryty krwią, łzami, sińcami, pręgami, ranami. To za straszny widok. Całe ciało poszarpane i nabrzmiałe. Jezus skłonił się i pochylił się. By jako tako ukryć swą nagość. Ale oni znów zerwali Go z tej postawy i wyciągnęli Go na tę ostatnią drogę Jego życia. Teraz za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Tyś, która zbliżała się już ostatnia godzina Jezusa i rozpoczęło się konanie przedśmiertne. Zimny pot okrył członki Jego i spływał obficie. Jan, stojący pod krzyżem, ocierał chustą wilgotne nogi Pana.
Magdalena, złamana boleścią, oparła się o tył krzyża. Najświętsza Panna stała między krzyżem Jezusa i spoglądała z boleścią na swego konającego Syna. Wtem rzekł Zbawiciel: wypełniło się. A podniósłszy głowę, zawołał zaraz głośno: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Krzyk ten słodki, a donośny, przeniknął niebo i ziemię, a Jezus, wypowiedziawszy te słowa, opuścił głowę na piersi i skonał. Czyni się za nami. Stacja 13 w ramionach Matki. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić dla Ciebie. Złożono więc na łono Maryi zwłoki jej najukochańszego, a tak okrutnie zamordowanego Syna. Złość serca równa była jej niezmiernej miłości. Widziała strasznie sponiewierane, najświętałując zakrwawione, poranione policzki. Przy całej niewymownej boleści, jaka ściskała w tej chwili jej serce, moc jednak niezwykła ożywiała ją i pobudzała do działania. Boleść jej i miłość nie dały jej pozostawić ciała Jezusa w takim zeszpeceniu i sponiewieraniu. Więc zaraz zaczęła skrzętnie oczyszczać i jej obmywać, a następnie namaszczać. Jeszcze raz uścisnęła drogie zwłoki i czułymi słowami pożegnała swoje dziecko. Który się za nas Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mężczyźni niosący ciało Jezusa weszli z Nim do groty i postawili je na ziemi. Wypełnili część grobu wonnościami, rozdarli na to chustę i dopiero złożyli tam najświętsze ciało. Uścisnąwszy je i skropiwszy łzami, wyszli z groty. Zaraz weszła tam też Najświętsza Panna i z płaczem pochyliła się nad zwłokami Syna swego, by ją uścisnąć, aż po raz ostatni.